W 1996 roku dwóch pracowników gminy Lottum poszukiwało nielegalnych wysypisk śmieci w obrębie okolicznych lasów. W tamtym momencie żaden z nich nie podejrzewał, że natkną się na coś, czego wcale nie powinno tam być. Ciało młodej kobiety. To wydarzenie zmieniło historię miasteczka Hrubeworst na wiele, wiele lat. Właściwie po dziś dzień w ich sercach i pamięci jest miejsce dla Rose Mysie, czyli nieznanej im kobiety, która straciła życie w bardzo brutalny sposób. Straszydło. Podcast kryminalny. Dzień dobry moi drodzy, cieszę się, że znów się słyszymy. Witam zarówno moich stałych słuchaczy, jak i osoby, które dopiero co do mnie trafiły. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Mamy już końcówkę maja, prawdopodobnie gdy wy tego słuchacie jest już czerwiec. Przygotowuję ten odcinek na świeżo po konwencie kryminalnym, który odbył się w miniony weekend. Czyli w miniony weekend dla mnie, czyli 18 i 19 maja 2024 roku. Pierwszy raz brałam udział w takim wydarzeniu. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie bądź w zakładce społeczność na YouTubie, to wiecie mniej więcej co się działo, ale dla tych, którzy nie mieli okazji przeczytać mojego postu, pokrótce opowiem co i jak. Moi drodzy, gospodarzem był Marcin Myszka, którego zapewne znacie z kanału Kryminatorium. Marcin znany jest przede wszystkim ze swojego profesjonalizmu i tak też było przy okazji tego konwentu. Muszę szczerze przyznać, że panele, które zorganizował, czyli to jakich gości zaprosił lub sama tematyka, która była poruszana w trakcie, no było to wszystko bardzo ciekawie dobrane. Ja poszerzyłam swoją wiedzę dzięki na przykład panelowi, na którym pojawiły się przedstawicielki fundacji Itaka, ale najbardziej urzekła mnie rozmowa z panem Markiem Bronickim o sprawie pod kryptonimem Zemsta, którą pan Marek osobiście prowadził. Wydaje mi się, że kiedyś słuchałam wywiadu z nim na ten temat u Michała Larka, ale na żywo robi to o wiele większe wrażenie. Nie wiem, czy będzie kolejny taki konwent, krążą plotki, że tak. Zainteresowanie jest duże, ja jeśli tylko będę mogła, przyjadę do Polski kolejny raz, aby w tym uczestniczyć. Mimo tego, jak intensywny był to dla mnie weekend, no bo 2 dni w podróży, prawie spóźniłam się na lot, ale koniec końców było warto. Ciekawa jestem, czy wy byliście na wydarzeniu Kryminalne Miasto Poznań lub czy planujecie kiedyś wybrać się na taki konwent. Jeśli byliście, to dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. Wróćmy w tej chwili do głównego wątku. Sprawa, którą dziś omówię, wydarzyła się w kraju, w którym mieszkam, czyli w Niderlandach. Pozwólcie, że naprzemiennie będę używała zwrotu Holandia. Nie jest to błąd, ale tak zapobiegawczo uprzedzam. W historii pojawi się wątek Polski. Osobiście uważam ją za niezwykle ciekawą, ale też bardzo mało popularną sprawę w naszym kraju. Z góry mówię, że jest ona rozwiązana i to dzięki DNA oraz przypadkowi, ale o tym zaraz. Odcinek przygotowałam dzięki wielu artykułom holenderskim oraz programowi De Zagwanie Leive, sezon 3, odcinek 4. Podlinkuję wam go, ale niestety jest praktycznie w całości po niderlandzku, bez żadnych napisów. Korzystałam też z obszernego artykułu Agaty Kozickiej dla Gazety Pomorskiej. Pani Agata współpracowała z holenderskim dziennikarzem nad rozwiązaniem tej sprawy. O tym też opowiem wam za chwilę. Wszystkie źródła znajdziecie w komentarzu, a zdjęcia do sprawy standardowo na straszydło_podcast na Instagramie oraz na facebookowej grupie Straszydła na kwadracie.
Z tego miejsca chciałabym zachęcić Was do zaobserwowania mojego kanału, gdziekolwiek mnie słuchacie. Dzięki temu będziecie na bieżąco z odcinkami, dostaniecie powiadomienia i jest to też darmowa forma wsparcia, dzięki której mój kanał dociera do nowych słuchaczy i się rozwija, a ja mam z tego większą frajdę. Tymczasem zapraszam do wysłuchania historii różanej dziewczyny. Rybeworst to wieś położona w północnej części prowincji Limburgia, tuż przy niderlandzko-niemieckiej granicy. Jeśli kiedykolwiek podróżowaliście do południowej części Holandii, to prawdopodobnie przejeżdżaliście przez takie miasto jak Venlo, a to są właśnie te okolice. Wtorek 4 czerwca 1996 roku był dniem jak każdy inny. Tamtego poranka dwóch pracowników gminy Lottum przemierzało okoliczne lasy, aby oczyścić je z odpadów, czyli porzuconych śmieci. Tuż przed południem natrafili na coś, czego kompletnie się nie spodziewali. Niedaleko drogi, w krzakach, leżała nieruchomo młoda kobieta. Jej głowa była nienaturalnie napuchnięta. Pracownicy niezwłocznie wrócili do miasta i podnieśli alarm. Nigdy nie zapomnę tego dnia. Dwóch pracowników naszej gminy miało za zadanie posprzątać okoliczne lasy. Odnaleźli tam młodą, martwą kobietę. Natychmiastowo powrócili do budynku gminy. A w lesie znaleźliśmy martwą kobietę. Pani burmistrz, prosimy, niech pani pójdzie tam z nami. Wspomina ówczesna burmistrz Rybeworst, Joke Kersten. Wśród zieleni leżała bardzo piękna młoda kobieta. Strasznie pobita. A w okropny sposób. Na miejsce została wezwana policja, która zabezpieczyła teren. Tak jak wynika to z wypowiedzi burmistrz, nie było wątpliwości, że kobieta została zamordowana. Kiedy ją podniesiono, odkryto ogromną plamę zaschniętej krwi. I tu też bez wahania stwierdzono, że miejsce odnalezienia było również miejscem zbrodni. Kobieta była częściowo rozebrana, co wskazywało na motyw seksualny. Jednak w tej kwestii nie dawano stuprocentowej wiary. Zarówno mieszkańcy, jak i funkcjonariusze policji byli mocno zaniepokojeni. Wielu z nich miało dzieci w podobnym wieku co ofiara i nie potrafili sobie wyobrazić, że ktoś mógłby skrzywdzić któreś z nich. Próbowali ustalić jej tożsamość, przeszukując bazy osób zaginionych. Sprawdzali najświeższe w tamtym momencie zgłoszenia, jednak nikt jej nie poszukiwał. Nikt z okolicy też jej nie kojarzył. Ustalono, że była między 18 a 25 rokiem życia. Miała ciemne, gęste włosy, które były związane w kucyk. Miała około 160 cm wzrostu. Medyk sądowy po wykonaniu sekcji zwłok stwierdził, że kilka lat wcześniej przeszła operację. Prawdopodobnie uczestniczyła w wypadku, ponieważ miała złamaną kość udową, którą, powiem dość kolokwialnie, poskręcano na śruby. Miała też blizny na obu biodrach i na lewej nodze. Wszystko po tym wypadku. Ze względu na sposób, w jaki zostało to wszystko wykonane, medyk przypuszczał, że operacja została przeprowadzona w jednym z krajów wschodniej Europy. Po prostu metoda czy też technika na zachodzie Europy, chociażby w Holandii, była inna, zróżnicowana niż ta na wschodzie. Na pewno rozumiecie, co mam na myśli. Wśród jej rzeczy osobistych znaleziono biżuterię, to znaczy dwa pierścionki. Jeden był wykonany z 14-karatowego złota w kolorze żółtym. Był on ozdobiony syntetycznym rubinem oraz cyrkonią. Drugim pierścionkiem była złota obrączka. Jak ustalono, taką samą sprzedawały sklepy jubilerskie w Niemczech. Obrączki trafiły dokładnie do 17 sklepów. To zawężało obszar poszukiwań. Niestety były one w sprzedaży od 1986 roku,
czyli na tamtą chwilę od 10 lat, przez co nikt nie potrafił sobie przypomnieć, czy obsługiwał dziewczynę ze zdjęcia. Oprócz tego zabezpieczono szary sweter z perłowymi guzikami, dżinsy, buty na koturnie i bieliznę. Biustonosz, który miała na sobie, był kolejną poszlaką. Był on wyprodukowany przez firmę Costar. Pojawiła się tu pewna rozbieżność, ponieważ według źródeł w tamtych czasach była to niemiecka firma, która eksportowała swoje produkty do Polski. Jednak szukając tych informacji trafiłam na polską stronę producenta. Z ich opisu wynika, że jest to polska marka. Zacytuję wam to, co można wyczytać na ich stronie. Wszystkie produkty Costar są produkowane i szyte ręcznie w naszej szwalni zlokalizowanej w Białymstoku, która działa już od 1989 roku. Koniec cytatu. Może ktoś z was kojarzy tę markę i mógłby to wyjaśnić w komentarzach, jak to było w latach 90. Byłabym wdzięczna. Wracając, był to kolejny trop, jednak poszukiwania spełzły na niczym. Dziewczyna została pochowana na cmentarzu w Rybenforst, mimo że nikt nie wiedział, kim była i jak się nazywała. Burmistrz Joke Kirsten zadbała o to, aby została pochowana tak jak inni mieszkańcy. Opłaciła całą ceremonię, to znaczy najprawdopodobniej gmina, ale to są już takie szczegóły. Na pogrzebie zadbano o aspekt wizualny, taki jak piękne wieńce z róż, jak i o aspekt duchowy. Chowając tę dziewczynę jak każdego innego człowieka, zwracamy jej godność, mówił pastor, który odprawiał mszę w jej intencji. W pogrzebie wzięli udział nie tylko lokalni mieszkańcy, ale przyjechali też ludzie z okolicznych wsi i miast. Tak głośna i bulwersująca była to sprawa. Lottum słynie z uprawy róż. Pochodzi stamtąd około 70% produkcji niderlandzkich sadzonek. Tam organizowany jest też słynny na cały kraj festiwal róż. Ze względu na to i fakt, że zamordowana została odnaleziona w okolicach pola róż, dostała przydomek Rosemysie, czyli różana dziewczyna. Pod taką nazwą znana jest ta sprawa w Niderlandach. O grób nieznajomej dbali mieszkańcy. Codziennie kładli na nim jedną świeżą różę. Z historią Rosemysie bardzo zżyła się kobieta o nazwisku Angeline Verbruchen. W 96 roku jej mąż pomagał przy pogrzebie różanej dziewczyny, a 5 lat później sam zmarł. Verbruchen pochowała go obok nieznajomej kobiety i od tamtej pory opiekowała się zarówno jednym grobem, jak i drugim. Traktowała zmarłą dziewczynę jak swoją własną córkę. Zdjęcie Rosemysie pojawiło się w holenderskiej telewizji, między innymi w programie Opsporing Verzocht, w którym opisano całą sprawę. Jest to program podobny do naszego rodzimego magazynu kryminalnego 997. Jeśli słuchacie mnie od dawna, to zapewne ten tytuł obił wam się już o uszy w przypadku innej sprawy z Niderlandów, o której już opowiadałam. Znajdziecie ją na moim kanale pod nazwą Czy znaleziona kobieta w Holandii to nasza rodaczka? Po emisji Opsporing Verzocht oraz ze względu na rozgłos tej sprawy pojawiło się kilka czy też kilkadziesiąt tropów. Ludzie zgłaszali się na policję ze swoimi przypuszczeniami. Na przykład pewna rodzina z Hagi była pewna, że odnalezioną w lesie kobietą była ich zaginiona córka bądź siostra. Rozpoznali ją po zdjęciu i opisie. Policja przeprowadziła testy DNA, które wykluczyły tę możliwość. Była to rozczarowująca wiadomość zarówno dla rodziny zaginionej, jak i dla samych śledczych. Wszystkie tropy prowadziły do ślepej uliczki. Nie mieli niczego. Z biegiem czasu Rosemysie stała się częścią lokalnej społeczności. Jednak mimo upływu lat wszyscy wciąż zastanawiali się, kim była, jak wyglądało jej życie, czy szukała jej rodzina oraz jak miała na imię. Przez lata w jej sprawie nie prowadzono żadnych działań. Dopiero w 2007 roku policjanci z Cold Case Team, czyli takiego odpowiednika naszego polskiego Archiwum X, postanowili wrócić do sprawy.
Wybrali ją spośród wielu nierozwiązanych spraw, w sumie bez żadnego powodu. Mieli akta, które skrupulatnie przeglądali. Co najważniejsze, próbki DNA, które zabezpieczono 11 lat wcześniej, były niemal idealnie zachowane. Wyodrębniono z nich dwa obce profile. Jeden na pewno należał do sprawcy. Wtedy powstało pytanie, ilu ich było oraz który z nich pozbawił kobietę życia. DNA, które przebadano, odnaleziono m.in. na dżinsach ofiary, na pasku od spodni oraz pod paznokciami. Kiedy DNA z laboratorium trafiło do holenderskiej bazy danych, szukano identycznego profilu. Niestety nie było go w systemie. A teraz trochę historii. W dniu, w którym kolejny dzień piszę ten materiał, przypada rocznica podpisania traktatu w Prüm. Dokładnie 27 maja 2005 roku został podpisany traktat w niemieckiej miejscowości Prüm, a reguluje on międzynarodową wymianę informacji do celów śledczych, między innymi wymianę profilów DNA. To był bardzo duży krok, można powiedzieć milowy. Śledczy z wielu krajów Europy zaczęli ze sobą współpracować. Obszar poszukiwań danej osoby był poszerzany. Dzięki tej regulacji rozwiązano wiele spraw zaginięć oraz morderstw. W sprawie Rose Maysie DNA dwóch niezidentyfikowanych osób trafiło z niderlandzkiej bazy do bazy niemieckiej. I to właśnie tam pojawiło się dopasowanie. 29 czerwca 2010 roku komputer wyrzucił dane Ericha Kurta Lange, który był już wcześniej karany za inne przestępstwa na tle seksualnym. 57-letni wtedy mężczyzna został niezwłocznie zatrzymany i przesłuchany. Nie przyznał się do zabójstwa. Wspominał, że zaginioną kobietą mogła być jego była partnerka, ale zniknęła lata temu i nie miał pojęcia, dlaczego tak się stało. W sumie to ani jej nie szukał, ani nawet nie pamiętał, jak się nazywała. Dość ciekawe, skoro była jego dziewczyną. Twierdził, że jego materiał genetyczny znalazł się na jej ciele właśnie dlatego, że byli parą, ale w końcu po skontaktowaniu się z adwokatem zaczął w cudzysłowie sypać. Wskazał dwa inne nazwiska, które miały być powiązane ze sprawą. Jak się okazało, Lange w młodości był dealerem narkotyków. Był też alfonsem wielu kobiet, głównie tych, które emigrowały do Niemiec zza wschodniej granicy, czyli z Polski czy Ukrainy. Wiele z nich sypiało z nim za działkę kokainy. I tak właśnie miało być z Rose Maysie. Pamiętał, że kazała mówić do siebie Gosia, ale to raczej był jej pseudonim niż prawdziwe imię. Pracowała prawdopodobnie w jednym z dwóch klubów nocnych w okolicach Kolonii. 3 lipca 2010 roku aresztowano kolejnego podejrzanego. Okazał się nim być 46-letni mężczyzna, Georg K. Był on swego czasu przyjacielem Ericha. Razem remontowali budynki, z których robiono później domy publiczne. A w latach 90. mężczyźni razem imprezowali, wciągali narkotyki i zabawiali się z kobietami. Partnerką życiową Georga była Polka, Ewa S., która również zajmowała się prostytucją. To prawdopodobnie ona zapoznała Gosię z Lange. Georg był bardziej rozmowny niż jego dawny przyjaciel. Nie był w sumie nawet zaskoczony, gdy policja zapukała do jego drzwi i zapytała go o niezidentyfikowaną kobietę porzuconą w Holandii. Tak jakby był na to przygotowany i czekał. Podczas składania wyjaśnień opowiedział o tym, skąd znał dziewczynę, jak wyglądała jej ostatnia noc. Wskazał również nazwisko swojej byłej partnerki, a to dawało śledczym nadzieję. Jak się okazało, drugie DNA zabezpieczone przy denatce należało właśnie do niego. Kolejnego dnia od zatrzymania lub kilka dni, tygodni po, to w zależności od źródeł, Georg został odnaleziony w swojej celi martwy. Nie było to jednak samobójstwo. Zmarł z przyczyn naturalnych na atak serca. Prawdopodobnie ze względu na nadmiar stresu. Po zatrzymaniu Ewy, zebraniu wszystkich wyjaśnień i zeznań,
Śledczy mieli już obraz tego, jak wyglądał ostatni dzień z życia Rose Maysie, czy jak nazywali ją jej dawni znajomi, ostatni dzień życia Gosi. 3 czerwca 1996 roku cała czwórka bawiła się na domówce w domu Ericha w Kolonii. Podczas imprezy pili alkohol i zażywali kokainę. W pewnym momencie Erich wziął Georga na stronę i powiedział mu, że, cytuję, polska dziewczyna nie chce wziąć z nim ślubu, więc chciałby jej się pozbyć. Naprawdę głupi powód. Jednak krążą pogłoski, że Gosia chciała po prostu odejść od Ericha lub zerwać zarówno z nim, jak i z prostytutką. Podobno nie chciał dać jej odejść, więc ona zagroziła, że doniesie na niego na policję. Na to Lange nie mógł sobie pozwolić. Kiedy impreza dobiegała końca, Georg wraz z Ewą zaoferowali Gosi podwózkę. Nie wiadomo, co uroiło się w głowie mężczyzny. Postanowił, że tamtej nocy pozbawi kobietę życia. Możliwe, że Lange przekupił zarówno jego, jak i Ewę działką kokainy. Podobno zaledwie tyle dostali za pozbycie się tego, w cudzysłowie, kłopotu. Mówię oczywiście to sarkastycznie. Georg wywiózł Gosię poza granicę Niemiec. Właściwie to jechali ponad godzinę. Wiadomo, że była w stanie upojenia, a Ewa zaoferowała jej dalszą imprezę. Mieli odwiedzić Holandię i się trochę zabawić. W pewnym momencie, gdy byli już kawałek od granicy, na wysokości miejscowości Rybeworst, Ewa poprosiła swojego partnera o krótki postój. Musiała pójść za potrzebą, więc mężczyzna zatrzymał się na poboczu, właśnie w takim zakrzaczonym, zalesionym terenie. Gosi też zachciało się, siku, więc poszła za swoją koleżanką. Georg stwierdził, że Gosia sama stworzyła okazję, a lepszy moment mógł się już nie nadarzyć. Też wysiadł z auta, poszedł do bagażnika, z którego wyciągnął młotek. Ruszył w stronę niczego nieświadomej kobiety i zadał jej w głowę kilka ciosów młotkiem. Podobno zanim straciła przytomność, błagała go o litość. Po wszystkim Georg i Ewa zapakowali się do auta i odjechali. Nie zadali sobie nawet trudu, aby ukryć ciało. Zostawili go się w kałuży krwi w krzakach. Tutaj też mamy wyjaśnienie, dlaczego w momencie odnalezienia była ona rozebrana. Napaść wcale nie miała charakteru czy też motywu seksualnego. Georg zaatakował ją w najmniej spodziewanym momencie, gdy załatwiała swoją potrzebę, była pijana i rozkojarzona, a raczej skupiona po prostu na czymś innym. Na pewno też nie spodziewała się, że wsiadając do auta znajomych, będąc w towarzystwie swojej koleżanki, zostanie tak brutalnie zaatakowana. Georg działał automatycznie, nie podjął z nią żadnej rozmowy. To tak naprawdę wszystko, co wiadomo w tej sprawie. To znaczy, jeśli mówimy o samym przebiegu. Georg przyznał się do zabójstwa. Mówiłam już to, ale zachowywał się tak, jakby czekał, aż zostanie złapany. Może go to męczyło, nie wiadomo, nie zdążył o tym opowiedzieć. 21 lutego 2011 roku podczas procesu w sprawie Rose Maysie zeznawał Lange. Utrzymywał, że jedynym znanym mu zabójcą był jego dawny przyjaciel. Później tak samo zeznała Ewa. Była świadkiem całego zdarzenia, jednak żaden z mężczyzn nie zeznał przeciw niej. Prokuratura żądała dożywocia dla obojga. Jednak 29 czerwca 2011 roku sąd w Kolonii ich uniewinnił. Nie było żadnych dowodów na to, że brali czynny udział w tej zbrodni. Na ciele Małgosi znajdowało się jedynie DNA Georga oraz Lange. Ten drugi tłumaczył się, że stało się tak ze względu na ich relacje, bo utrzymywali ze sobą bardzo bliskie stosunki, a kobieta czasem u niego pomieszkiwała. No i w sumie tyle wystarczyło, aby się obronić. Tak zakończył się proces, ale ta historia nie ma jeszcze końca. Ponieważ w 2010 roku, czyli w czasie, gdy doszło do zatrzymań, udało się ustalić jej tożsamość, tożsamość Rose Maysie. Kiedy wrócono do tej sprawy, szeroko zajmował się nią niderlandzki dziennikarz Paul de Hacheldonk.
Gdy wyszło na jaw, że kobieta miała na imię Małgorzata, to znaczy prawdopodobnie miała tak na imię, policja wytypowała, że pochodziła ona z Polski. Na ich prośbę von Hacheldong skontaktował się z polską gazetą, dokładniej Gazetą Pomorską. Przy tym śledztwie pomagała mu pani Agata Kozicka, którą wymieniłam już na wstępie tego odcinka. Artykuł pani Agaty, zatytułowany Małgorzata z Pola Róż, tu tylko wtrącę, że mnie ten tytuł też wpadł na myśl, ale nie chciałam go powielać, także jest inny. A artykuł pani Agaty został okrzyknięty najlepszym materiałem śledczym 2010 roku. Wracając, dziennikarze próbowali wspólnie ustalić dane Gosi. Skontaktowali się z kolegami po fachu z Niemiec. Rozmawiali z pracownikami klubów nocnych w Kolonii, którzy mogli pamiętać różaną dziewczynę. Jednak prawdziwy przełom pojawił się po emisji Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. 19 października 2010 roku program oglądała pewna kobieta, mieszkanka Gorzowa. W telewizji przedstawiano sprawę różanej dziewczyny, Małgorzaty, którą, jak już wiecie, odnaleziono martwą w holenderskim lesie. Kobieta rozpoznała na zdjęciu siostrzenicę jej męża, z którą od lat rodzina nie miała kontaktu. Pobiegła do jej matki, pani Krystyny. Moja szwagierka, która mieszkała dalej, przyszła do mnie i powiedziała, że Małgosia jest w telewizji. Poznałam ją od razu, gdy zobaczyłam zdjęcie. Od razu poczułam się źle z powodu jej wyglądu. To było bardzo trudne dla mnie i mojego syna. Mówiła później w wywiadzie. Rodzina zadzwoniła na infolinię. Wtedy rozpoczął się cały proces weryfikacji. Dostarczyli jej zdjęcia, złożyli zeznania, opowiedzieli o zaginięciu Małgosi. Najważniejszym jednak było porównanie jej DNA z DNA najbliższych. Oprócz materiału genetycznego matki, trzeba było też pobrać materiał ojca. Policjanci z Gorzowa Wielkopolskiego zabrali z mieszkania byłego męża pani Krystyny szczoteczkę do zębów, maszynkę do golenia oraz inne rzeczy osobiste, które można było przebadać. Niestety domniemany ojciec rok wcześniej popełnił samobójstwo. Nie dożył rozwiązania sprawy, ponieważ okazało się, że zamordowaną dziewczyną była jego córka Małgosia, a raczej Józefa. Józefa urodziła się 31 marca 1976 roku. Rodziców dziewczynki łączyły bardzo trudne i dziwne relacje. Ciągle się rozchodzili i do siebie wracali. Tak było przez 10 lat. Potem definitywnie się rozstali. Kiedy Józefa przyszła na świat, jej ojciec odsiadywał wyrok w zakładzie karnym. Do 3 roku życia wychowywała ją matka, Krystyna. Potem oddała ją ojcu dziewczynki, Andrzejowi. Jak twierdziła, dlatego że u niej było biednie. Miała też syna. Nie było jej stać na utrzymanie tylu dzieci. Niektóre źródła mówią o tym, że Andrzej podstępem miał pozbawić ją praw rodzicielskich. Jak było, wiedzą już tylko oni. Dziewczynka wychowywała się na jednym z gorzowskich osiedli. Od dziecka nie lubiła swojego imienia i kazała nazywać się Małgosią. Rzeczywiście nikt go nie lubił. Ona kazała na siebie mówić Małgosia. Andrzej miał to załatwić formalnie, w urzędzie zmienić jej dane, ale nigdy jakoś nie znalazł czasu. Mówiła jej biologiczna matka. Na początku Małgosia wychowywała się w domu rodzinnym swojego ojca. Mieszkali tam też jej dziadkowie i wujek. W pewnym momencie Andrzej poznał nową kobietę, Danutę. Ona również miała swoje dzieci. Skontaktowałam się z jedną z jej córek, ponieważ po ustaleniu tożsamości różanej dziewczyny, ona oraz jej mama udzielały wywiadów. Odmówiła mi jednak rozmowy, ponieważ dla niej sprawa jest rozwiązana, wydarzyła się dawno i nie ma po co dalej drążyć tematu. Totalnie to rozumiem, chociaż przyznam szczerze, że liczyłam na jakąś większą wymianę zdań. No cóż, musimy pocieszyć się tym, do czego dokopałam się w źródłach ogólnodostępnych. Związek Andrzeja z kolejną partnerką też był burzliwy. Głównie dlatego, że miał on problem alkoholowy. Na co dzień żyli razem, jednak gdy wpadał w cuk, zabierał Małgosię i wyjeżdżał do swojej rodziny.
Tam tygodniami czy nawet miesiącami imprezował, na co napatrzyła się jego córka. Gdy już skończył, wracał do domu partnerki. W pewnym momencie opieka chciała umieścić dziewczynkę w domu dziecka. Biologiczna matka nie miała do niej praw rodzicielskich, a w końcu i ojca ich pozbawiono. Wtedy zaadoptowała ją macocha. Nie chciała pozwolić na to, aby Józefa trafiła do obcych ludzi. Ona sama relację z Gosią miała różną. Czasem dziewczynka nazywała ją mamą, ale najczęściej ciocią. Ona była dla mnie dobrą dziewczynką, tylko zagubioną. Jak ktoś do mnie przyszedł, czy ktoś krzyknął, to ona się chowała pod stół. Taka była wystraszona. Nieśmiała była. Miała wszystko schowane w sobie. Bała się i dusiła to w sobie. Mówiła Danuta w wywiadzie dla Gazety Pomorskiej. Małgosia była bardzo zagubionym dzieckiem i chyba nie do końca wiedziała, gdzie jest jej dom czy rodzina. Gdy była mała, a jej prawnym opiekunem była już pani Danuta, biologiczna matka zabierała ją z przedszkola bez wiedzy Danuty. Jak określono ją w artykule, była dzieckiem szarpanym. Rodzice zrobili sobie z niej kartę przetargową. Kiedy poszła do szkoły, szło jej raczej średnio, ale nie sprawiała większych problemów. Później poszła do zawodówki. Wybrała sobie klasę gastronomiczną. I wtedy Małgosia jako nastolatka zaczęła imprezować, buntować się. Szalała na dyskotekach, paliła papierosy i piła. Niektórzy mówili, że brała narkotyki, ale nikt nie przyłapał jej na gorącym uczynku. W pewnym momencie przyszywana mama przestała walczyć. Gosia poczuła wolność i nie chciała z niej zrezygnować. Często uciekała do ojca, który jej nie pilnował i pozwalał na wszystko. Niekiedy jeździł z nią na dyskoteki. Pewnego razu, mimo tego, że nie posiadała uprawnień, wsiadła za kierownicę samochodu osobowego pod wpływem alkoholu. Miała wtedy 17 lat. Pasażerem był jej równie nietrzeźwy ojciec i koleżanka. Małgosia straciła kontrolę nad pojazdem i spowodowała wypadek. Wjechała w busa, tak zwane zderzenie czołowe, czołówka. Wszyscy przeżyli, jednak stan Gosi był bardzo ciężki. Miała złamaną miednicę, rękę i połamane nogi. Nie obyło się bez operacji. To właśnie wtedy ją poskładano w cudzysłowie. Miała od tamtej pory w swoim ciele śruby. Jak już pewnie skojarzyliście, holenderscy medycy w 1996 roku trafnie założyli, że operacja została wykonana w jednym z krajów na wschodzie od nich. Przez pewien czas mieszkała u swojej ciotki. Wujostwo miało tylko jedną córkę i chciało przygarnąć ją do siebie, stworzyć jej rodzinę. Jednak nastolatka po 3 miesiącach wyprowadziła się od nich. Rodzina to nie były jej klimaty. Małgosia nigdy nie ukończyła szkoły. Uciekała z domu. W pewnym momencie zamieszkała z jakimś starszym mężczyzną. W końcu pod koniec marca 1994 roku podjęła decyzję o wyjeździe do Niemiec. Wcześniej podała ojca o alimenty, ale sąd ich nie przyznał. Stwierdziła, że nic więcej jej nie pozostało. Powiedziała pani Danucie, że, cytuję, jedzie parzyć kawę Turkom. Wybuchła wtedy awantura, podczas której dziewczyna uderzyła macochę w twarz. Kiedy wyszła z domu, więcej do niego nie wróciła. Podobno po jakimś czasie spotkała swojego wujka. Według niego miała być drogo ubrana, co mocno kuło w oczy. Drogo to znaczy nosiła zapewne jakieś luksusowe na tamte czasy marki, tak przypuszczam. Bratowa dziewczyny też miała ją spotkać. Józefa powiedziała jej wtedy, że w Niemczech smaży jajka, ale kobiety to nie przekonało. Gdyby powiedziała, że zmywa naczynia w restauracji, to byłoby prawdopodobne. Ale kto jajka smaży? Mówiła. Brat Małgosi nie wierzył w plotki, natomiast jej biologiczna matka, Krystyna, im przytakiwała. Uważała, że dziewczyna wyjechała za granicę, aby pracować w domu publicznym. Nikt nie miał z nią kontaktu. Jej ojciec w 1996 roku pojechał ze znajomym do Berlina, aby jej szukać.
Podobno w jednym z barów usłyszeli, że Małgosia poznała bogatego mężczyznę i wzięła z nim ślub. Jednak nie dostali na nią żadnych namiarów. Właściwie to nie ma pewności, czy pracownik baru nie pomylił jej z inną dziewczyną. Andrzej zgłosił zaginięcie córki na policję, ale dopiero w 2001 roku. W dodatku nie wiedział, kiedy dokładnie wyjechała. On mówił, że w 96, matka, że w 95. Nie mam pojęcia, czy podjęto jakieś kroki, aby ją odnaleźć. W 2009 roku Andrzej popełnił samobójstwo i nigdy nie dowiedział się, co stało się z jego córką. Po ustaleniu tożsamości najbliżsi Małgosi pojechali do Holandii, aby odwiedzić jej grób. Dziękowali mieszkańcom za opiekę nad ich krewną. Bardzo chcieli pochować ją w Polsce, co było dla wszystkich zrozumiałe. Szczątki zostały ekshumowane. Małgosia w białej trumnie, na której spoczął wieniec róż, została przetransportowana do ojczyzny. Rodzina dopiero na miejscu, w Holandii, dowiedziała się, w jaki sposób Małgorzata umarła. Dla mieszkańców Grubeforst Rosemary się na zawsze pozostanie częścią ich społeczności. Miejsce, w którym leżała przez lata, zostało zarezerwowane dla kogoś innego. Jednak Biały Krzyż wraz ze zdjęciem nadal znajduje się na cmentarzu. Oprócz jej przydomku wypisano na nim prawdziwe imię i nazwisko kobiety. Gdy zginęła, miała zaledwie 20 lat. Dziś miałaby 48. Moi drodzy, cóż mogę powiedzieć? Historie, o których opowiadam na tym kanale, są nieprzewidywalne. Tak jak ta dzisiejsza. Ta sprawa jest dla mnie bardzo przytłaczająca. Małgosia została zabita przez osoby, którym w jakiś sposób zaufała. Jest wiele takich historii, co jest też bardzo przerażające. Wiem, że pod koniec swojego życia Małgorzata nie prowadziła się zbyt dobrze, ale nie ma ludzi nieskazitelnych. Każdy z nas w życiu popełnił jakiś błąd. Może u Małgosi wynikało to z jej trudnego dzieciństwa, może nie potrafiła żyć inaczej. Ja opowiedziałam wam o tym, ponieważ staram się przedstawiać rzeczywistość taką, jaką jest, czy była. Nie chcę tworzyć nieskazitelnej aury wokół ofiar. Niemniej jednak Małgosia nikogo nie skrzywdziła, a została zabita z bardzo niskich pobudek, takich jak działka kokainy. Nie zrozumcie mnie źle, żadna cena nie jest warta czyjegoś życia, ale są takie zbrodnie, które wynikają z miłości, zazdrości i tak dalej, z jakiejś zażyłości. Tutaj człowiek odebrał drugiemu człowiekowi życie, bo tak kazał mu najlepszy kolega i zaoferował w zamian narkotyki. Coś niewyobrażalnego. Jeśli będę miała tylko czas i okazję, planuję pojechać do Limburgii, aby odwiedzić cmentarz i symboliczny grób Małgosi. Jeśli uda mi się, to odwiedzę też ten w Polsce. Myślę o niej od dłuższego czasu. Wy nawet nie wiecie, jak przeżywam te historie, o których opowiadam, bo spędzam z nimi wiele godzin w trakcie przygotowań. Jest mi bardzo, bardzo przykro, że na drodze Małgosi stanęły takie bestie. Ludzie bez żadnych granic i wartości, bo jak inaczej ich nazwać? No ale wystarczy już moich prywatnych odczuć. Dajcie znać, co wy sądzicie o tej sprawie. Czy zainteresował was ten odcinek? Napiszcie mi o tym w komentarzu. Jeśli macie jakieś swoje sugestie, o jakiej innej historii mogłabym opowiedzieć, napiszcie do mnie, gdziekolwiek chcecie. Mail, Instagram, czy właśnie w sekcji komentarzy. Będę wam wdzięczna za każdy z nich. Na koniec przypominam o subskrybowaniu mojego kanału na YouTubie, Spotify czy gdziekolwiek indziej mnie słuchacie. Możecie też klikać kciuki w górę, aby mój materiał dotarł do większego grona osób. Dzięki temu, jak już nieraz mówiłam, docieram do nowych słuchaczy. Jestem ciekawa, jak w ogóle trafiliście na mój kanał. Jeśli chcecie, to też podzielcie się tą informacją. Zauważyłam kilka komentarzy odnośnie cenzurowania niektórych słów przeze mnie na YouTubie. Jeśli wam to przeszkadza, to macie na Spotify pełną, niecenzuralną wersję.
Przypominam już na sam koniec, że zdjęcia do sprawy znajdziecie m.in. na facebookowej grupie Straszydła na kwadracie. Odwiedźcie też mój Instagram, bo tam wy, słuchacze, jako pierwsi dowiadujecie się o nadchodzących odcinkach i w ogóle możecie być ze mną na bieżąco codziennie. Ja tymczasem kończę, bo nie wiem, czy słyszycie, ale zaczął siadać mi głos. Życzę Wam spokojnego dnia. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Bądźcie bezpieczni.